Może kilka słów o wiśniach. Więc do tej pory wiśnie musiały być intensywnie chronione przeciwko brunatnej zgliźnie drzew. To jest tak zwana monilioza. Zrobiliście to Państwo bardzo dobrze. Ja w tym roku, no, była i pogoda. Nie widziałem zamierających pędów, zamierających kwiatów i zawiązków owocowych. Czyli ta brunatna już no, nie stanowi problemu, natomiast teraz zawiązki rosną. Wiśni w naszym rejonie trochę jest więcej niż jabłek, chociaż zdarzają się owoce całe czarne. Co to oznacza? Zwykle to jest przyczyna także tego przymrozku. Natomiast teraz zaczyna być gorzka, groźna gorzka blizna owoców i tu trzeba pomyśleć przeważnie o preparatach opartych na kaptanie. Ale także trzeba będzie zwracać uwagę na to, żeby wykonać zabiegi na drobnoplamistość drzew pestkowych, na dziurkowatość drzew pestkowych. Rzeczywiście tych preparatów jest trochę, można wybierać i można je zmieniać. Należy je pryskać prawie do zbioru z zachowaniem okresu karencji. Więc tak jak wspomniałem, wiśnie jakoś troszkę w innym czasie kwitły. No i w większości sadów one są, jest ich mniejsza ilość. Niewiele jest sadów w zagłębieniach terenu, że rzeczywiście wszystkie też wiśnie spadły, zczerniały, no po prostu zmarzły. Natomiast w innych sadach wiśnie jest mniej niż w poprzednich latach, ale one są i rosną. Rosną bardzo szybko i silnie. Należy też, jak powiedziałem, o nie dbać, bo zapowiedzi są, że wreszcie ta cena nie będzie taka poniżej kosztów produkcji, tylko ma być w zakresie od 3 do 5 zł za kilogram. Zobaczymy.